W hali sportowej Centrum Turystyczno-Sportowego Nowa Ruda odbyły się 32. noworudzkie spotkania taneczne. W tegorocznej edycji brało udział 135 par tanecznych tańca towarzyskiego, które przyjechały z różnych klubów Polski, w większości z okręgu dolnośląskiego. Głównym organizatorem 32. noworudzkich spotkań tanecznych był Miejski Ośrodek Kultury i Klub Taneczny Rudan Nowa Ruda. Te bawy podzielone są na kategorie wiekowe, a więc do 9 lat, 10-11, 12-13 na przykład, i podzielone są również na klasy taneczne, czyli stopień zaawansowania tanecznego. Dziecko, które tańczy krócej, ma niższą klasę, dzieci, które tańczą dłużej, zdobywają punkty premium i podwyższają swoje umiejętności, zdobywając wyższe klasy taneczne. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie tanecznym podzieleni byli na 3 bloki taneczne, odbywające się w różnym przedziale czasowym. Staramy się zrobić swego rodzaju widowisko taneczne, a więc w takim każdym z bloków są i dzieci początkujące, i te, które dłużej tańczą. Jest początkująca młodzież, ale również i taka, która już parę lat tańczy. Jest również tak w tym roku, w trzecim bloku, że będą tańczyć nawet seniorzy, czyli grupa powyżej 40 i 50 roku. Wszystkich uczestników oceniało 7-osobowe jury, a sędzią głównym była Halina Kwolek z Wrocławia. Mamy ściśle określone kryteria oceny. Pierwszym kryterium podstawowym to jest rytm. Para musi tańczyć w rytmie. Są również inne kryteria, jak sylwetka, przebieg ruchu, charakter tańca, czyli technika. Natomiast to, co się najbardziej podoba widzom, to oceniamy w następnej kolejności, czyli jak para zachowuje się na parkiecie, jaki charakter danego tańca pokazuje. Jest to nasze hobby, strasznie kochamy to robić, a stało się to tak, że tańczymy razem, ponieważ oboje chcieliśmy tańczyć zawodowo. Byliśmy w tym samym klubie, więc tak wyszło. Półtora roku około tańczymy razem. Dlaczego akurat wybraliście taniec? No, bo to jest taki sport, który daje satysfakcję, że się coś zrobiło i to jakoś wygląda. My już troszeczkę tańczymy w tej klasie, no i po prostu my już troszeczkę wiemy, jak się w niej tańczy, dlatego była rywalizacja, ale było łatwo. Czyli macie duże doświadczenie, a jak długo już tańczycie ze sobą? Ze sobą tańczymy w październiku już rok. Ciężko było dzisiaj na naszym turnieju zdobyć tą klasę, przede wszystkim stres trochę nas zjadał, ale udało się. Patronat honorowy nad turniejem tańca towarzyskiego objął burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński. Już tradycja w Nowej Rudzie, mocno zakorzeniony taniec towarzyski dzięki właściwie klubowi tanecznemu Rudan, Andrzejowi Mierzejewskiemu i Agnieszce Bajdzie, tym, którzy od wielu, wielu lat kształcą tancerzy w różnym wieku, noworudzkie dzieci i młodzież. Dzięki nim również odbywają się noworudzkie spotkania taneczne od 32 lat corocznie. Przyjeżdżają tancerze z całej Polski, czasami również nie tylko. To nie tylko te imprezy, to również inne imprezy taneczne, które dzięki właśnie naszemu klubowi, tym osobom trafiają do Nowej Rudy, dla naszych mieszkańców, dla naszych tancerzy. I taniec jak zawsze króluje w Nowej Rudzie. Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Nowej Rudy wręczane były dla najlepszych par. W młodszych kategoriach dziecięcych od 9 do 13 roku życia zawodnicy otrzymywali medale, a w wyższych klasach B i C i powyżej 15 roku życia puchary. Dokładne wyniki konkursu znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Tanecznego www.taniec.pl. Jak zapewniają organizatorzy, za rok, 23 marca 2018 roku, odbędzie się kolejna edycja, bo 33. noworudzkie spotkania taneczne.